Cześć, witajcie, jestem Chudy, a to jest 35. kolejka Serie A, gdzie Milan zmierzy się z Romą. Ostatni mecz między tymi dwoma drużynami zakończył się wynikiem 0-0 i ktoś z Milanu dostał czerwoną kartkę, więc no to, co tam się działo, no daje mi nadzieję na to, że na San Siro dzisiaj będzie po prostu wynik korzystny dla Milanu i tak naprawdę Milan znajduje się chyba na miejscu 11 dokładnie. Roma na drugim rzeczywiście, a spotkanie odbędzie się 10 maja, nie, spotkanie odbędzie się 9 maja, mecz odbędzie się 9 maja o godzinie 20:45, więc tu mamy błąd, tu jest napisane 10 maja, godzina 15, no nie, na 100% jest to maja 9 o godzinie 20:45, więc tutaj mamy jakiś błąd FIFA. Mam nadzieję, że strzelcy są dobrze i kontuzje. No, najlepszy strzelec Romy ma dość mało bramek, prawda? Dokładnie. No, formy minimalnie, w lepszej formie jest Roma, ale tylko minimalnie. No tak. Ostatnio Szarabego już mogłem niby używać, a te i Montolivo też mogłem używać, ale teraz już nie mogę, więc no szkoda. Tak pokazuje FIFA, więc no nie użyjemy ich po prostu. Co mogę zrobić? Nie mogę użyć Suso, Szarego i Montolivo, tak więc możemy przechodzić już powoli do tego meczu. Zobaczymy, co tutaj ciekawego będziemy mieli do zrobienia z tym składem. Więc tak, po pierwsze to, żebym nie zapomniał, sobie ustawię klasę światową 5 minut dokładnie. I dobra, co my tu możemy zrobić? Mattia Destro. Chyba jednak zdecyduje się właśnie na Destro niż Pacciniego. Menes, witaj Menes. Alex oczywiście, Alex i Rami mogą być na ataku, znaczy na obronie. Gdzie jest Mexes? Tu jest jeszcze Mexes. Mexesa dajmy sobie na ławkę, pewnie go wykorzystam. De Sciglies, Antonelli, gdzie jest Abate? Ignacio Abate, okej. Des de Jong, Bonaventura, Poli, Fan Hinkela bym chętnie może gdzieś wykorzystał. Co wy na taki ruch? Chociaż Poli, Fan Hinkel. Dobra, zostawmy go na ławce na razie, co wy na to. O, Paleta. No i dobra, chyba możemy takim czymś... Menes. Oj, musimy zamienić ich z Churchim znowu. Okej, myślę, że to może się spisać. Liczę na dobry wynik dla Milanu z Romą dzisiaj na San Siro. Oczywiście ostatnio z Napoli się nie udało. Było 3-0 dla zawodników z Neapolu. No u mnie było 3-3. Sprawdziły mi się bramki dla jednej drużyny. I to też w końcówce, powiedzmy. Mistrzali tak w końcówce i no tutaj też Milanowi tak w końcówce dowoli trochę, no niestety. Stało się, ale też Milan grał w dziesiątkę w tym meczu, więc no... No cóż, ten sezon i tak już jest przegrany. Trzeba o tym jak najszybciej zapomnieć, może jeszcze powalczyć o to, żeby zrobić dobre wrażenie w końcówce sezonu. Na przykład w tym meczu z Romą, to może być takie ważne dość. I jest Churchy, i Churchy gol! 1-0, ależ dziwnie się biegło Churchym, serio, tak dość łatwo. Nie mogłem na nim do końca zapanować, ale to wyszło na dobre, bo Churchy mijał ich za jak chciał. Dość szybki był Churchy. Nigdy wcześniej u niego tej szybkości nie widziałem. Czy aby na pewno wszystko jest poprawnie? A, ustawienia gry może? No nie no, wszystko wygląda poprawnie. Churchy nawet nie jest w formie. Nikt tu nie jest w formie. Więc no niestety. Ale prowadzi Milan 1-0 i mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, że Milan pokona Romę. Bo wbrew pozorom, Roma ostatnio no, takim bardzo trudnym przeciwnikiem nie będzie. Chociaż Napoli też teoretycznie było w jakiś słabszy okres, zostanie złapało. Co przykładem też jest czwartkowy mecz z Dnipro. Chociaż też można powiedzieć, że że tutaj no, ukraiński zespół dobrze zagrał. Ale dobra, to jest mecz Milanu z Romą, więc nie rozgadujmy się o innych meczach. Po prostu skupmy się na tym, co się dzieje teraz na San Siro. Jest De Jong przy piłce. Podaje do Destro. Destro traci. Ale Milan prowadzi. Czują się pewnie Rossoneri. Więc myślę, że oni tutaj mogą
pokazać klasę, już niedługo seria się kończy. Z tego co mi wiadomo, to Milan gra w Pucharze Mistrzów, tak? International Champions Cup, to się jakoś tak chyba nazywa, nie? Jakie tam puchar wymyślony, może trochę na siłę, ale nieważne, nie wiem w ogóle, nie ogarniam tego pucharu, tam wiem, że są jakieś mecze tam co roku, ktoś tam gra, ale nigdy się w to nie wgłębiałem i nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie są wybierane zespoły do tego pucharu, więc możecie mi napisać w komentarzach, bo z tego co zdążyłem zauważyć przed chwilą, to tam gra Inter, Real i Milan właśnie, tak mi się wydaje, tak? I nie wiem, czy ktoś jeszcze. Wiem, że Inter, Real i Milan na pewno, tylko cholera nie mam pojęcia, na jakiej podstawie zostali wybrani Inter i Milan. Na przykład, no jestem za Milanem, cieszę się, że w tym grają, tylko że nie wiem, za zasługi czy coś, bo tak jakoś nie świta mi, żeby oni w ostatnim czasie zostali jakimś mistrzem czy coś. No Real jest obecnie nadal no, tym zwycięzcą Ligi Mistrzów, póki co tytuł broni. Jeszcze nie wiadomo, czy obroni, ale broni. Więc obecnie tym zwycięzcą Ligi Mistrzów jest. No to może uzasadnić ich udział w tym turnieju, ale no Milan i Inter, no cieszę się, ale no nie mam pojęcia, jak to się dzieje, więc możecie mnie oświecić w komentarzach. Byłbym bardzo wdzięczny. A teraz, no z daleka destro z główki. Niestety nie udało się. De Sanctis broni. I wybija. De Jong przejmie. Albo i nie przejmie. Tyle tak to słońce oślepia w środku boiska, nie? Tak ciężko było dostrzec w tym momencie De Jonga, jakim cieniem był. I dośrodkowanie, spokojnie powinien, nie, jednak nie tak spokojnie Diego Lopez złapie, ale jest Bonaventura do De Jonga, Nigel De Jong do przodu, do Churchiego, jednak Churchi nie będzie miał jeszcze okazji na zdobycie drugiej bramki w tym meczu. I Barbo! Victory Barbo! Diego Lopez przepuszcza Roma 1-1 z Milanem. Victory i Barbo, niedobrze. Trochę się tu może rozgadaliśmy. Ale no cóż, to była nie najgorsza akcja, tylko że Diego Lopez tak nie do końca się popisał. Czy on też, on akurat, właśnie, on akurat jest w formie. O. Tego wcześniej nie zauważyłem, ale on jest w formie i jak najbardziej zasłużenie, bo no w sumie na nim Milan opiera swoją defensywę, jakby nie patrzeć. No broni, broni, tak to byłoby gorzej. I cierci! Lewa noga! Rzut rożny. Rzut rożny. Ale Alessio cierci będzie dośrodkowywał teraz. I destro! Prosto w ręce bramkarza. Nie, to był Rami nawet. Rami. Dobrze. Niech będzie Rami. I do przodu, do Dambi zagranie. Czy Roma teraz wyjdzie na prowadzenie? Jednak nie, Alex. 35. minuta. Jeszcze 10 minut do końca pierwszej połowy. Zobaczymy, czy ktoś da radę tu wyjść jeszcze na prowadzenie. Destro do Bonaventury. Bonaventura! Boczna siatka. Atakuje Milan, atakuje Roma. Wyrównane spotkanie mamy na San Siro. Milan nadal bez czerwonej kartki. Ostatnio w sumie im się dość często czerwone kartki zdarzają, nie uważacie? Tak, też mi się tak wydaje, że trochę może ponad normę, tak. Wyszli z tymi czerwonymi kartkami Rossoneri. No w tym sezonie, no, w tym sezonie na pewno sporo ich zdobyli. Ale cóż. Ten sezon nie był najlepszy, nie mogą go zaliczyć do udanych. Jeszcze gorszy niż poprzedni. Znaczy początek mieli ładny. Więc na początku naprawdę wiara w to, że mogą zakwalifikować się do Ligi Mistrzów była ogromna. Jednak no potem gdzieś to upadło. I Destro stracił. I pianić. Pianić się, czy też pianik? Pianić, pianić. I Roma w natarciu. Cholebas. Gervinho. Co zrobi Iworyjczyk? Dośrodkowywuje, łapie Diego Lopez i jeszcze Milan będzie miał szansę na ostatnią akcję w tej pierwszej połowie. Jeremy Menez, rozpędza się Francuz. Jednak goni go pianić. Dobrze, podanie do Bonaventury. Bonaventura do Destro, Mattia Destro, nic z tego, jest jeszcze Nigel de Jong, podaje do Bonaventury, ten do Churchiego, Alessio Churchi, prawa noga trafia w słupek, Alessio Churchi, sędzia kończy pierwszą połowę, 1-1 i mecz, no wyrównany, naprawdę wyrównany, to można nawet stwierdzić trochę po statystykach, tak więc zaczynamy drugą połowę i zobaczymy, czy
Teraz to się rozstrzygnie, czy znowu zobaczymy remis? Oby nie. Oby nie. Oby nie dla Milanu. Znaczy, co ja chcę dokładnie powiedzieć, żeby nie było remisu i żeby nie było wygranej Romy. Tylko zwycięstwo Milanu tutaj się liczy. Zobaczymy, jak to będzie. I De Jong do Meneza, Jeremy Menez. Menez, dobrze, utrzymał piłkę, teraz podaje do Destro. Destro, dośrodkowanie na Meneza, na trzeciego bardziej chciałem, może by tam gdzieś... No tak, faulował Jeremy Menez chyba. No i dlatego Milan nie ma w tym momencie piłki, tylko rzut wolny dla Romy. Wybicie i... No jednak Roma przy piłce. Milan stara się odebrać. Jednak, no nie wychodzi. Póki co. Ale poprawili podania. I nie tracą już tak bramy w końcówce może. Tak, no wiecie, jeśli na przykład prowadzą czy remisują, to takich strat w końcówce aż bardzo nie ma. To jest plus, ale minusem jest to, że przegrywają. I no, tracą miejsce w lidze. Z ósmego? Czy z siódmego? No, nie pamiętam już. Z każdym razem spadli sporo teraz. I no, na Ligę Europy szans nie ma. Teraz mogą walczyć jedynie o zajęcie lepszego miejsca niż w poprzednim sezonie. Tyle. A teraz jeszcze Gervinho. No skończmy gadanie, bo tu trzeba się bronić przed Romą. Uff, nie ma rzutu karnego. I piłka dla Milanu nawet, bardzo dobrze. Totti na boisku. Totti na boisku. Podanie do Bonaventury. Bonaventura, Destro, no Totti potrafi być niebezpieczny, naprawdę. I no właśnie. Co zrobi Roma teraz? I Barbo. Czy pójdzie po kolejną bramkę? Nie może pójść po kolejną bramkę. Roma dobrze broni Diego Lopez i ponownie Diego Lopez, dokładnie on zasłużenie jest tutaj w formie i podanie do Bonaventury. Bonaventura. Alessio, nie, Poli. Poli do Destro, ten do Cherciego. Alessio Cherci, będzie szansa, nie będzie szansy, zablokowany Alessio Cherci. I Milan przy piłce, Adil Rami, jednak nie Rami, jednak nie, jednak traci obrońca Milanu piłkę. I atakuje Roma, Francesco Totti. Totti strzela, już miałem mówić, że zablokowany będzie, ale jednak nie. I dośrodkowanie Romy będzie, wszedł Ljajić, on jest chyba tym najlepszym strzelcem Romy, tak? Tak mi się wydaje, że to był on. Antonelli do Bonaventury. Bonaventura do Meneza. Jeremy Menez. Alessio Cerci i spowolniona akcja Milanu. Menez ponownie do przodu do Bonaventury. Bonaventura mija wszystkich z obrony. Bonaventura do Menez. Do Destro. Destro trafia w słupek. Ależ teraz pech. Napastnika Rossoneri. Niedobrze. 72 minuta, nadal mamy remis na San Siro. Zobaczymy, czy jeszcze w ostatnich minutach ktoś zdoła tu wywalczyć zwycięstwo i 3 punkty. No Romie myślę, że zależy bardziej, bo walczą o wicemistrzostwo. Lazio jest blisko, nawet na chwilę zajęli ten fotel wicelidera Serie A, ale w ostatnim meczu im nie poszło, dlatego Roma odzyskała swoją pozycję. Bo no nie ma co się oszukiwać, Juventusu już nie dogonią na pewno. A Juventus teraz ligą też się za bardzo nie przejmuje. Jest skupiony na Lidze Mistrzów, gdzie mają szansę na finał. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie w rewanżowym meczu z Realem. A teraz Milan w akcji. Alessio Cerci do Destro. Mattia Destro zablokowany przez obrońcę, wybija Roma. Uff, Cerci chyba za linią dotknąłeś, nie? Tak jest, zrzut z autu dla Milanu. Podanie do Cerciego. Alessio Cerci. Dośrodkowanie z prawej nogi na Destro i nic z tego, nic z tego. I minął się z piłką Alex. Minął się z piłką Alex i dla Milanu rzut z autu. Wydaje mi się, że teraz w końcówce w większym natarciu to jest Milan, jest bardziej zmotywowany i jest więcej przy piłce. Zobaczymy, czy im się to jakoś opłaci. Czy zdobędą bramkę? No na razie na to się nie zapowiada, bo nie potrafią przejść obrony Romy, ale Roma też nie za bardzo ma jakiś pomysł na to, żeby zaatakować. Zobaczymy.
i przejęta piłka, znaczy nie przejęta, tylko na chwilę spowolniona akcja. I Roma teraz będzie dośrodkowanie, Gervinho nie trafia, 5 minut do końca. Jeszcze kilka akcji, na pewno zobaczymy. Diego Lopez wybija do Antonelliego. Luca Antonelli, Poli do De Jonga. Nigel De Jong. De Jong do Bonaventury. Bonaventura traci. Faulu tam zdecydowanie nie było. Chociaż trochę przepchnięty był Bonaventura. Ale czysto utrzymał się na nogach. I 89 minuta, jeszcze doliczony czas zostanie na to, żeby teraz Milan może przeprowadził kontrę. Jeśli Roma nie strzeli, oczywiście, dokładnie nie strzela. Podanie do Destro. Mattia Destro, 4 minuty doliczył sędzia do tego spotkania. Alessio Cerci, czy pokusi się tu o drugą bramkę? No nie, nie wychodzi mu mijanie teraz zdecydowanie. A tak fajnie to robił na początku, w pierwszej akcji, ale zdecydowanie teraz mu się to zmieniło. No i chyba zobaczymy tu remis 1-1. Chyba, że teraz Roma dośrodkowanie zablokowane przez Ramiego. Wybija Milan, Jeremy Menez, szybka akcja. Jeszcze do Destro. Destro nic z tego nie zrobił. Koniec, 1-1, remis, Milan, Roma. Niestety, mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że Milan wygra 9-4. Lopez z zawodnikiem meczu oczywiście zasłużył. Myślę, że zdecydowanie. Tak więc dzięki za uwagę. Kibicujcie oczywiście Milanowi. Zapraszam was na mojego Twittera i Facebooka. Oczywiście na Twitterze jestem bardziej aktywniejszy niż na Facebooku. Tam wszystko piszę, na przykład na temat meczów Milanu i tak dalej. Tak więc pozdrawiam, cześć.